Kiedyś, kilka tysięcy lat temu, ktoś wymyślił taką zabawkę. Dokładnie nie wiadomo kto, czy to było w Chinach, w Japonii, w Południowej Ameryce, Indianie, nie wiadomo kto. Ta zabawka do dzisiaj wszystkich cieszy. Tą zabawką jest piłka. Mały żółwik miał jednak pewien nie potrafi prosto podać piłkę. Przez to nie rozumieją żadne podanie, ani nie trafi do bramki. Na początku robił rozgrzewkę z rozciągnięciem, potem trenował do upadłego, a na końcu szedł na skasy, żeby ostudzić mięśnie. Ale problemy znikały. Po pierwsze, żółwik nie umiał szybko biegać, nawet bez piłki, a co dopiero dryblując. Ciągle zapominał, że grzy nie mogą sobie pomagać skrzydłami. Wszyscy na mnie się ściekali, mówią, że to piłka, nożna nie skrzydlata. Wąska pokazywała Franklinowi, jak szeroko niechcący rozkłada skrzydła. Nie można się dobrze bawić, jeśli się wcale nie zdobywa głów, nie strzelasz gola i jesteś nikim. Nikt nie ratuje na swoją cześć, nikt nie klaszcza. Niełatwo dzieje się z takim ogonem. Nic dziwnego, że nigdy nie strzeliśmy gola, pomyślał rozgoroczony Franklin. Zawodnicy przygnębieni zwiesili głowy. Franklin schował głowę z chorobem. Ogromna wąska ze smutku opuściła skrzydła. Bardzo szczęśliwy. Zupełnie zwycięzca. Dziękuję bardzo.